Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett, a to kolejny materiał z gry Wiedźmin 3! Jikigon. Lubię ten rym. Materiał z gry Wiedźmin 3. No. Możecie przestać mówić w tym śmiesznym języku świergotów i zwierząt? Dobra, przedmioty wzmocnione. Zbroja lepsza. Też człowiek jeść musi, prawda? No elo. To ile wieś darzyta? I ile powiecie, wasza ekscelencjo? Spójrz mi na ręce. No spójrz. Widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej ekscelencji, tylko rolnika. Więc rozmawiajmy jak chłop z chłopem. Ile możecie dać? 40 korców. Byłoby więcej, ale nasi, to jest, temerczycy wcześniej już zabrali i... Dacie 30 i też będzie dobrze. No, przybijmy targu. Spodziewam się transportu niedługo. No dobra. Dziękuję. Pięknie dziękuję. Poza sołtysem wzywałem to tylko kowala Wiliego. Krasnoluda. Trochę jesteś na niego za wysoki. Gratulacje, jesteś spostrzegawczy. Jemu też coś skonfiskujesz? Jeśli to będzie konieczne, oczywiście. Jest wojna, jeśli nie zauważyłeś. Coś ty za jeden, mów. Geralt z Rivii, Wiedźmin. Vadgern. To tłumaczy, czemu nie słyszałem kroków. No bo jesteś głuchy. Czego tu szukasz? Yennefer z Wengerbergu. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi, nie wyzwałeś straży, czyli złożysz ofertę. No. Gdzieś w okolicy zaląkł się gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. Nie lubię umów z takimi idiotami jak Czarni, no ale... parę pytań. Wiesz, gdzie gryf może mieć leże? Z początku trzymał się Lisiego Boru. Wysłałem tam patrol, 5 młodych chłopaków. 2 dni później znalazł ich myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Od tego czasu gryf atakuje, gdzie popadnie. Na wsi, na polach, na trakcie. Macie za swoje. Porzucił legowisko. Trzeba zostawić pułapkę. Po to nie wnoszę, że to nie będzie proste. Czego ci trzeba? 5-11. Albo dobra, nieważne. Muszę zdobyć pewne zioło na przynętę. Szakłak. Gryf wyczuje jego zapach z 10 mil. Szakłak? Pierwsze słyszę. Ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Mhm. Najpierw pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry, egzekucja. Nie. Najpierw były powiedzenia. Na przykład nie igraj z ogniem. Dlatego mam ignij i mogę cię spalić w każdej chwili. Idź do Tomiry. To zielarka, mieszka przy rozstajach. Pokieruję cię. Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Jakie jest płci, czemu porzucił leże. Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Mysław. Myśliwy Mysław. Na południe od wsi, pod samym lasem. Pomocny człowiek. Chociaż nieco dziwny. Dobra, nie chcę już nic od ciebie. Mira i Mysław. Dzięki. Ezund, jak ten? Dobra. Zerwali. Korpajla Arseridar zmarł. Zmarł? A, ten od leków i nie dotarł. Ojej. Przykra sprawa. Chcieliście wojny, to macie. Będę was przepychał, jak będę chciał, frajerzy głupi. Dobra, dajcie mi mapę, muszę się dowiedzieć. A, muszę jeszcze jedną rzecz zrobić. Płotka. Płotka, płotka, bo to się źle skończy, jak tak będziemy robić. Bijesz się w ścianę, już nie wyjdziemy. No. Jak daleko to jest? Pewnie gdzieś tutaj, nie? Nie wciągaj tego smrodu, Geralt.
Dobra, no nie widzę żadnej łódki. Płyniemy w pław. Znaczy dobra, widzę łódkę, ale to taka zatopiona jest. Już coś podniosłem, więc jest spoko. Wszystko zlutowane. Ale mimo wszystko... A, zanurzyć się można. No, zobaczyć. Tutaj macie takie ładne rzeczy. Tu jakiś wodny człek, który już człowieka nie przypomina. Ale co najważniejsze... Robota zrobiona. Ten tutaj zasmrozony teren, taki w ogóle kawałek tego bagna, który tak sypie. Chodź, płotka. Ja tam do ciebie nie podchodzę, bo tam się zesrałaś. Koniu. Dobra, to myśliwy z sadu, tak? Czy wróżbitka? Znaczy ten. Czy możemy w sumie zacząć od tego? Od myśliwego. Chociaż najpierw bym podszedł do Tomiry, bo mam już jaskółkę dla Leny, Katiny, z zespołu Tatu. Ale jak się nie ma, co się lubi... Co się lubi, co się ma, no. Myślałem, że znowu się ta zjawa pojawi. Ale skoro ją zabiłem i spaliłem, to już nie ma prawa. Chociaż i tak pewnie się będzie respawnowała, bo to... No, płotka... Jedź proszę tą wydeptaną ścieżynką. I nie udziwniaj. Okej. Okay. Panie Mysław, jestem kto? Pewnie poszedł polować. No to zaraz go znajdę. Nawet zmysłów nie będę odpalał, bo jestem dobry. Dobra, to odpalę jednak. A nie, nie muszę chyba, łanie. Coś? Mam cię, gościu, bez zmysłów. Elo. Ty jesteś Mysław? Shhh. O! Słyszysz? Psy! Jakoby wilki. Wilki? Chociaż nie. Dzikie psy. Tak, a one od wilków groźniejsze. Psy groźniejsze od wilków? Bez przesady. A tak, właśnie tak. Wiesz czemu? Nie, ale coś czuję, że zaraz się dowiem. Bo wilki polują, żeby zaspokoić głód, a dzikie psy zabijają dla zabawy. Zupełnie jak ludzie. No. Tak. Tylu rzeczy się od nas nauczyły. Czemu nie okrucieństwa? Dobre pytanie. Ja idę do lasu za grubszą zwierzyną. Gdzie znalazłeś Nilfgaardczyków zabitych przez gryfa? A, już rozumiem. Wyście wiedźmin. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią. A już tak głośno jest? Wskażę wam drogę, a jakże, ale muszę ubić te kundle, nim komu krzywdę zrobią. No dobra, pomożecie? Pomogę ci. Znaczy, jeśli nie żal wam na nich tępić srebrnych mieczy. Używa się stalowych, ale... Czemu nie? Gryf nie ucieknie. Nie, ale psy mogą, więc stawiajcie stopy ostrożnie. Od dawna macie problem z tymi psami? Odkąd zaczęła się wojna. Jak żołnierz przez wieś idzie, babę zgwałci i zadusi, chłopa zabije dla zabawy, a krowę na mięso. Ale kundla najwyżej kopnie. No to łączą się te bezdomne burki w stada. Głodne, wychudzone, całe w strupach, ale zdechnąć nie chcą. Za późno, znów kogoś dopadły. No to już. Jedno igni. Dziękuję bardzo. Coś tam mówiłeś, żeby nie tępił mieczy? Nie ma sprawy. Dżungaret nie tępi miecza na takie gówno. Gościu, się aż oko zaświeciło. Chyba Sans. Znasz go? Albo Dieter. Służyliśmy razem u dziedzica, tam gdzie teraz czarne wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. No powiedz swoją historię. Zanim... To było dawno temu. Niech zgadnę, jesteś gejem, prawda? Zanim co? Zanim mnie wypędzono ze wsi. Co takiego zrobiłeś? Nic, jestem odmieńcem. Wybaczcie, nie chcę o tym mówić. Przyznaj się. Też jestem odmieńcem. Tak, ale innego rodzaju. Jeśli to likantropizm, mogę pomóc. Co? Likantropizm, wilkołactwo. Załatwiałem już takie sprawy. To zwykle proste klątwy, które... Syn dziedzica Florian i ja kochaliśmy się. Miałem rację. Dieter nakrył nas w stajni. Mnie wygnano... A Florian się powiesił. Dziedzic zaczął potem pić,
Majątek podupadł. Ot, cała historia. Przykro mi. Stare czasy. Miałem ci pokazać miejsce, gdzie znalazłem Nilfgaardczyków. Chodź. No cóż. Wiesz coś o tym gryfie? O, niewiele. To nie zwierzyna dla mnie. Za to ty dla gryfa jesteś w sam raz. Choćby dlatego powinieneś się nim interesować. Jeśli jest jedna rzecz, która mi się naprawdę podobała w Wiedźminie, to to, że właśnie jak idziemy powoli, on idzie powoli. Jak zaczynamy sprintować, on też zaczyna sprintować. Jak się od niego odsuniemy, to on zwalnia. I dopiero jak się do niego zbliżymy, zaczyna z powrotem sprintować. I to jest super, ponieważ większość NPC-ów, których często musimy śledzić w grach, ma taką dziwną mechanikę, że biegną wolniej od gracza i biegną cały czas wolniej. Na przykład w takim Gothiku choćby, mamy często sytuację, gdzie musimy kogoś praktycznie niańczyć, aż dojdziemy na miejsce, a później czekamy, aż on się radośnie dotruchta i powiem: no już jestem, tyle na ciebie czekałem. Flaki mu zwisały aż do... Uważajcie na siebie. Poradzę sobie. To nie pierwszy gryf, z którym mam do czynienia i nie ostatni. Oby tak było. Dzięki, Mysław. Bywajcie. Spoko z ciebie, gościu. Dobry. Mimo orientacji, to w sumie gościu naprawdę spoko, więc wiecie. Gdyby teraz ktoś mi tego z ust nie wyjął i że mimo. Chodzi mi o to, że no niesłusznie został tak potraktowany. Tym bardziej, że no... Okej, no... Więcej macie kobiet dla siebie. A wy wypędzacie gościa, który jest zajebistym myśliwym, no nie wiem. Te ślady są starsze i głębsze. Ciężko zbrojni. Pewnie Nilfgaardczycy. No to zaraz pewnie ich znajdziemy gdzieś, nie? No, na pewno szybka podróż, o to chodzi. Co oni tu musieli robić? Nie gadajcie tylko, że zniszczyliście gniazdo gryfa i dlatego on uciekł i poluje na ludzi, bo zabiliście matkę z młodymi. Jeśli Nilfgaardczycy są tak głupi, to ja im chyba nie pomogę, bo to jest przegięcie pały. Gniazdo gryfa, czy raczej to, co z niego zostało? Jego niskość, Emhyrvan, idiota. Dobra, bo my tutaj te... No. Kości, krowie, psie, ludzkie, resztki z kilku miesięcy. Ładnie się najadł. Ciało sprzed paru tygodni. Jeszcze żył, kiedy gryf go tu przyniósł. I długo umierał. No i to jest bardzo nieprzyjemna wiadomość. Hobita. Samica. Larwy w ranach zdążyły się wykluć. Czyli jest martwa co najmniej od tygodnia. A drugi gryf musi być samcem. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w podszerstku. Miała 10-12 lat. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. Grube stosiny, gęsty przypiórek, gryf królewski. Cholera, najtwardsza odmiana. Głębokie rany kłute na całym ciele, a na pazurach i dziobie ani śladów krwi. Nie broniła się. Musieli ją podejść jak spała. Aż dziwne, że Nilfgaardczycy... Tłumaczę, czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny. Ciężko zbrojni. Zakradli się. Dopadł Nilfgaardczyków tu w lesie. Potem zaczął grasować po całej okolicy. Zrobiłem, co mogłem. Pora wrócić do Vesemira. No wiem, widzę, nie krzyczcie nam. Proszę bardzo, zmieniłem sobie mutagen. A, ten z południcy, to tak w sumie raczej go na nic nie przerobię, nie? Dobra, czy coś ofensywnego może? Aha, mogłem sobie już kupować z kolejnego tiera, nie?
trudno. Zobaczymy sobie. Chociaż przetestujemy. Mam nadzieję, że w jakiś sposób można resetować punkty, bo jak nie, to będzie przykro. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś duży koszt. W każdym razie powinniśmy teraz naradzić się z Vesemirem i powiedzieć mu, że sytuacja jest niezbyt dobra. I wszystkiemu winni są Nilfgaardczycy, więc powinni własne szambo ogarnąć, a nie zrzucać to na nas. No ale typowy Nilfgaard jest typowy. Nie lubię. Cześć. W czym rzecz? Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Którą chcesz najpierw? Dobra jest taka, że kapitan Nilfgaardzkiego obozu wie, gdzie szukać Yennefer. A zła? Że musimy mu upolować gryfa. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch wiedźminów? No mów, co ustaliłeś? Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Mam już szakłak. Nada się w sam raz. Silna woń. Dobry jestem. Chyba smród. Delikacik się znalazł. Zgniłe mięso, gnój, mocznik. Zwykłe wiejskie zapachy. Pamiętasz, jak w Tretogorze polowaliśmy na śmietnisku na zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. Pamiętam. Wracasz do tego za każdym razem, jak się widzimy. Dowiedziałem się paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w Lisim Boże. Nilfgaardczycy puścili je z dymem. Ubili samicę, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. Ha! Zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. I jest tylko gorzej. Żadna nowość. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do roboty. Na razie. O, widzę, że rany już sobie ogarnąłeś. To najważniejsze. Dobra, czy mamy coś tutaj ciekawego? Długie miecze. Bugi, bugi i szlugi. Aha, jestem cały czas za słaby, żeby korzystać z takich fajnych bełtów. Trochę lipa, nie powiem. No, z alchemii to jestem ustawiony. Do końca życia bym powiedział. Dobra, przyszedłem jeszcze na chwilę, póki jeszcze mnie lubisz, kobieto. Macie coś ciekawego. A zależy czego szukać. A czego szukam, to ja nie wiem. Na przykład, żeby ci siodło sprzedać. Ty widzę, nic innego cię nie interesuje, no chyba, że jakiś rupiecie. Dobra, posprzedajemy takie rzeczy. A resztę sobie zatrzymamy, pójdziemy jeszcze do kowala. Bywajcie, cieszcie się z mojej obecności, że wam pomagam, a nie narzekacie i narzekacie, kurczę. Nie doceniacie tego, co wiedźmini dla was robią. Nie, dziecioku? Tak jest? Nie jest tak? O. Witam stałego. No witaj, witaj, słuchaj. Naprawę i sprzedanko. I znikam i daję ci spokój. Co ty na to, panie kolego? Te bełty dużo nie ważą chyba. Dobra. Więc napraw mi wszystko, co mam. Dziękuję. Nic tutaj ciekawego dla mnie nie wykrawcisz. Dziękuję jeszcze raz. Chciałbym, żebyś na przykład dał mi spokój. Zrób to dla mnie, jak możesz, kowalu Willi. Ty tak stoisz taki zamulony, no co jest? Do roboty! Krasnoludzie jeden. Nie wiem, żeby coś, do krasnoludów nic nie mam, nawet szacunku. Coś miałem sprawdzić, tylko nie pamiętam co. Na pewno to nie był bestiariusz. Alchemia, dokładnie. Mogę jakiś nowy olej i tak, zjadł wisielców, super. Będę mógł ludzi bić. Ale to nie po to tu przyszedłem, zgadza się? Gdzieś jest chata zielarki, a mi się zawsze miesza, gdzie ona jest. Czy to nie jest ta chatka, czy to jakaś inna była? Bo mimo wszystko chciałbym tam jeszcze podejść, zdobyć dodatkowego questa. Chodź, płoteczko. Chodź, moja droga. Jedziemy. Nie, no to nie jest chata zielarki na 100%. Chata zielarki inaczej wyglądała. Kurczę blaszka, gdzie ona jest? To ta chatka.
Chciałbym ją znaleźć. Wow. Ach, ci ludzie, co byli w Nilfgaardzie. Jest rozwalona chata, więc to na pewno nie jest jej. Może tam, bo tam, gdzie wyzwalałem, to na pewno nie jest to. Kurczę, no nie pamiętam, a wiem, że tam jest na pewno dodatkowy quest. Aha, tu będzie babcia z patelnią, dobra. Chodź, babuniu. To jeszcze pomożemy babuni. O, złociutki! Jak już tam wchodzisz, poszukałbyś mojej patelni? Pożyczył ode mnie psu, brat wyjechał, a nie oddał. No dobrze, już. Słucham? Widzicie, ten dom zawsze stał pusty. Aż nagle, w noc przed bitwą, przyjechał tu jakiś jegomość i wszedł jak do siebie. Stoję przy oknie, żeby zobaczyć, co się dzieje. I musiał mnie zoczyć. Popatrzę, a on idzie w stronę mojej chaty. No. Złapałam patelnię, żeby jakby co się obronić. A ten grzecznie pyta... Babciu, masz może brzozowej kory, jagody bzu albo chociaż kilka węgielków? Nie, mówię. I chyba na głowę upadliście, żeby po nocy o takie głupoty ludzi wypytywać. Ale no tak? Widzę, że on wcale mnie nie słucha. Tylko na patelnię się gapi niby sroka w gnat. Pożycz mi ją, babciu, oddam z rana. No, trochę się dziwiłam, bo co on tam będzie po ciemku smażyć? No, ale że dobre serce mam, to dałam. Zaiste porywająca historia, która mam nadzieję wkrótce się skończy. Nad ranem do chałupy zajechał ktoś jeszcze, ale potem wyszedł tylko ten pierwszy jegomość. Zamknął drzwi na klucz, wsiadł na koń i tyle widziałam jego i moją patelnię. No ona stara była, czarna od sadzy. Strata niby mała, ale... Innej nie mam. No dobrze, zaraz ci ją zdobędę. Może ty mi pomożesz, złociutki, co? Przyniesiesz babci patelnię? No, sama tych drzwi nie wyważę. A po prawdzie i tak bałabym się wejść do środka. Bo za drzwi taki smród bije, że ja myślę, że ten drugi... On tam chyba leży. No raczej. Zlecenia na patelnię jeszcze nie miałem. Dobrze, wejdę tam i rozejrzę się za nią. Ach, ten Geralt. Zaczekaj na wszelki wypadek. Ciało. To tłumaczy smród. Jakieś dokumenty. Spalone prawie do szczętu. Ale niektóre fragmenty dałoby się odczytać. Co mówiłeś, złociutki? Nic. Ha, nic, babuniu, nic. To nie podsłuchuj. Pęknięty monokl. Ciekawe. A jak ja gadam do siebie, to mówią, że dziwaczeje. Uduszony, no. Garotą i do tego stare blizny. Jak u żołnierza. Znalazłeś patelnię? Chyba tak, babuniu, chyba tak. Dobra, no mam twoją patelkę. Proszę. Proszę, twoja patelnia. Moja? Ale ona była cała czarna od sadzy. A w tej bym się mogła przejrzeć, gdybym chciała, tylko już nie te lata. Właśnie sadza była temu jegomościowi potrzebna. Zdrapał ją i zrobił z niej tusz. Widać, musiał coś napisać pilnie, a inne dokumenty pilnie spalić. A ten drugi? Nie żyje. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby trupojady go nie wygrzebały. I dobrze radzę, nie mówcie o tej sprawie czarnym. Oj. Czekaj. Należy ci się coś w podzięce. Masz, syneczku. Na drogę. O, dziękuję, babuniu. Usmażę sobie na kolację sielawę. A to jest akurat fajne, że taka babunia... Niby to jest quest za 9 doświadczenia, każdy powie, że ej, no ale to przecież to jest praktycznie tyle co nic. A dla mnie na przykład dostanie pieczonych jabłek jest takie miłe. Na swój rozwój. No takie, no... Nie jest to jakoś nie wiadomo jak mega mocny, no ale zobaczcie, prezent od babuni, jakiś śmieszny questik. Ale właśnie tym miłym akcentem sobie dzisiaj skończymy. Dostałem chleb, dostałem pieczone jabłuszka, usiądę sobie, nawet sok jabłkowy mam. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie i bywajcie. A Geralt już sobie zapuszcza brodę jak jakiś żongaret, ja nie wiem.
I kopiuj mnie, ty gnoju. Ja ci za...